Pojęcie probiotyki już od jakiegoś czasu funkcjonuje w naszej świadomości. Co to są probiotyki? To pożyteczne bakterie, które bytują w naszym organizmie, na przykład w przewodzie pokarmowym, tworząc przyjazną, sprzyjającą zdrowiu mikroflorę bakteryjną. Probiotyki to są takie szczepy, które zostały wyizolowane z naszego przewodu pokarmowego, czyli te prozdrowotne bakterie, które w naszych jelitach powinny bytować. Niestety we współczesnym świecie działa na nas bardzo duża ilość czynników działających niekorzystnie na bakterie. Antybiotyki, stres, niedożywienie, żywienie się taką żywnością bogatą w konserwanty, dodatki do żywności, żywnością wysoko przetworzoną. To wszystko niszczy naszą florę, a przez to czujemy się coraz gorzej funkcjonujemy. Co robią probiotyki? Probiotyki przede wszystkim stymulują naszą odporność, sprawiają, że jesteśmy bardziej odporni, że lepiej radzimy sobie z wszelkiego rodzaju grzybami, drobnoustrojami chorobotwórczymi, pasożytami. Jesteśmy po prostu odporni na zakażenie tymi elementami. Probiotyki, proszę Państwa, dostarczają nam szeregu witamin. Bakterie probiotyczne umieją produkować witaminy, których my sami nie wytwarzamy. Bakterie probiotyczne doskonale pomagają nam w trawieniu, poprawiają perystaltykę jelit. Tak naprawdę można powiedzieć, że w chwili obecnej, w dzisiejszym świecie probiotyki są integralnym elementem ludzkiej odporności. Na rynku jest wiele preparatów probiotycznych, jednak dla ludzkiego organizmu najlepsze są żywe, witalne, aktywne szczepy probiotyczne. My w organizmie potrzebujemy żywe bakterie, które pozyskujemy z zewnątrz i one mają zupełnie inną witalność niż bakterie, które są produkowane w sposób przemysłowy. Bakterie ożywione w procesie technologicznym są najkorzystniejsze dla organizmu. Ta nowoczesna technologia ożywiania bakterii została zastosowana w probiotycznych napojach JoyDay. Firma produkująca je wprowadziła na rynek wiele napojów o różnych odmiennych ekstraktach smakowych. W napojach jest 11 szczepów probiotycznych, które z sobą współpracują. Napoje te zostały poddane badaniom mikrobiologicznym i fizykochemicznym, potwierdzającym prozdrowotne ich właściwości. Dla utrzymania najwyższej jakości produktów przeprowadzane są stałe i bieżące badania wykonywane przez akredytowane laboratoria. Wyniki wskazują stabilność mikrobiologiczną oraz obecność żywych kultur bakterii fermentacji mlekowej, a także probiotycznych bakterii z rodzaju Bifidobacterium. Napoje probiotyczne JoyDay są stosowane z dobrym skutkiem w dietetyce, pomagając w różnych dolegliwościach. Również od wielu lat stosuję preparaty JoyDay w profilaktyce, ale też w leczeniu. Przy wszystkich pacjentach nowotworowych okazuje się, że preparaty JoyDay popijane podczas chemioterapii łagodzą wszystkie skutki pochemioterapeutyczne. Już po operacji, w momencie kiedy miałam usunięte dreny, zaczęłam pić JoyDaya. Bardzo intensywne naświetlania codzienne plus chemia cotygodniowa spowodowały otwarcie się ran, a właściwie spalenie całego przewodu pokarmowego i zaczęłam intensywnie pić. Zewnętrznie goił rany, a wewnątrz chyba łagodził najpierw, a później, prawdę mówiąc, zaleczył mi zupełnie ten spalony przełyk. U pacjentów z problemami gastrycznymi, z jelitem drażliwym, z wrzodami żołądka, też również są stosowane. Preparaty JoyDay z bogatą florą bakteryjną powodują, że działają przeciwalergicznie. Czyli we wszystkich alergiach od małego dziecka, bo stosuję preparaty JoyDay już od dzieci od pół roku ich życia, do oczywiście osób starszych, działają efektywnie, łagodząco na skórę, ale też na samopoczucie pacjenta. Dzieci są mniej drażliwe, mniej tkliwe, zaczynają lepiej się wypróżniać. No i alergia oczywiście zaczyna mniej być dokuczliwa. Ważną sprawą jest też to, że przy schorzeniach takich jak trądzik, alergia czy łuszczyca, preparaty JoyDay można je smarować na ciało, gdyż bakterie, które z nich zawarte, powodują szybsze gojenie się ran i szybsze łagodzenie wszystkich skutków swędzenia, a także przyspiesza sześciokrotnie zejście łuski łuszczycowej czy nawet trądzika. Napoje probiotyczne stosowane u dzieci odgrywają także prozdrowotną rolę.
większą rolę przypisuję probiotykom, zwłaszcza Joydayowi, w leczeniu chorób alergicznych, nowotworowych, a przede wszystkim w podnoszeniu odporności, ponieważ większość pacjentów nie ma świadomości, że odporność nasza powstaje w jelitach. Przewód pokarmowy człowieka jest taką bramą dla różnych mikroorganizmów, przez którą się oprócz pożywienia dostają również i dobre, i złe mikroorganizmy. Jeżeli flora bakteryjna w przewodzie pokarmowym jest zrównoważona, radzimy sobie bardzo dobrze z tymi złymi mikroorganizmami. Natomiast jeżeli jest ona zaburzona z powodu niewłaściwego odżywiania, spożywania dużej ilości cukru, złożonych węglowodanów, dochodzi do rozwoju bakterii, które normalnie bytują w naszym przewodzie pokarmowym, ale są w równowadze z tymi saprofitycznymi. W preparacie Joyday znajduje się 10 szczepów bakterii probiotycznych. Jest to niespotykane w innych preparatach. I oprócz tego metabolity tych bakterii, czyli witaminy, minerały, enzymy, które właśnie mają taką dobroczynną rolę, działanie w przewodzie pokarmowym. Codziennie piję regularnie napój probiotyczny Joyday, który mi bardzo niezwykle pomaga. Joyday mięta jest bardzo dobry na różne takie żołądkowe, głuk jest dobry na serce, chmiel na rozweselenie. Codziennie go właśnie piję, on tak dobrze działa na odporność. Spożywając probiotyki Joyday, można sobie urozmaicić sposoby ich serwowania. Oto jeden z przepisów. Przygotuję teraz sałatkę szybciuteńko, taką z podstawowych warzyw. Będą ogóreczki, trochę tutaj bałaganu, może narobię, a może nie. Mamy jeden ogórek, pomidor, rzodkiewka, koperek zielony, bardzo dobry o tej porze roku, i do tego cebula. Każdy jak sobie będzie pierwszy raz zrobił sobie taką surówkę, to musi sprawdzić, ile tego potrzebuje do surówki dołożyć, dlatego że jeden może mieć więcej, drugi mieć mniej. To jako taki jest dodatek i smakowy, ale jednocześnie i dla lepszego trawienia. Ja myślę, że to już tutaj wrzucimy. Nie będziemy czekali, normalnie będę troszeczkę dłużej czekał, ale dobra. I teraz te wszystkie składniki sobie tutaj mieszamy. W restauracji Rancho Colorado do posiłków podajemy napój Radość Dnia. Smacznego życzę. Współczesna cywilizacja zbyt daleko odeszła już od natury, ingerując nie tylko w jej harmonię, ale także zaburzając jej witalny ekosystem. A to właśnie z natury czerpiemy dla naszych organizmów wszystko, co jest niezbędne dla ich optymalnego rozwoju poprzez spożywany pokarm. Odżywiając się, dostarczamy organizmowi takich produktów jak woda, węglowodany, białka, witaminy, związki mineralne i powinniśmy także zasilać go prozdrowotne mikroorganizmy, tak zwane probiotyki.